Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikadze i dzisiaj po raz kolejny mam dla Was premiery nadchodzącego miesiąca. Jest ich sporo, także przechodzimy do rzeczy. Przyznam szczerze, że jest ich chyba nawet więcej niż tych majowych premier, a już wtedy wydawało mi się, że po prostu masa tych książek wychodzi, ale spokojnie podejrzewam, że lipiec, sierpień to będzie taki sezon ogórkowy, chociaż na lipiec już kilka ciekawych tutaj smaczków sobie wynotowałam, ale to pieśń przyszłości, przechodzimy do czerwca. No i po pierwsze chciałabym Wam opowiedzieć o Encyklopedii Wróżek i Elfów Emily Wilde. I to jest bodajże pierwszy tom serii, która ma być takim chyba cozy fantasy z dużą ilością właśnie historii naturalnej i badania wróżek właśnie i elfów, więc wydaje mi się to być czymś mega ciekawym. No i tutaj główną bohaterką jest właśnie ta Emily Wilde, która jest profesorką, profesorem Cambridge, jest doskonała w wielu dziedzinach, ale przede wszystkim jest właśnie znawczynią wróżek i elfów. Tworzy pierwszą chyba na świecie encyklopedię wróżek i elfów, tych fae, no ale ma swoje problemy, na przykład takie, że nie potrafi się z ludźmi dogadywać. Mamy tutaj też oczywiście element jakiejś takiej relacji, czy to romantycznej, czy to nie do końca, z rywalem, też profesorem, który razem z tą naszą główną bohaterką przyjeżdża do jakiejś wioski, gdzie mieszkają zarąbiste, nieznane nikomu wróżki. No i nasza główna bohaterka chce je opisywać, ale też jednocześnie pojawia się zagadka, kim tak naprawdę jest ten jej akademicki rywal i co ona do niego czuje. Nie wiem, ale ja jestem bardzo zainteresowana do tego stopnia, że już zamówiłam tę książkę i będę czytać w przyszłym miesiącu na pewno. Książkę Encyklopedia Wróżek i Elfów wyda wydawnictwo MAG 5 czerwca, bo o tym jeszcze nie wspomniałam. I przechodzimy już do kolejnej książki i tym razem będzie to zmiana lekka klimatu, ponieważ przechodzimy w thriller, wchodzimy w kryminał. I mamy tutaj kolejną książkę Fridy McFadden, tym razem Skazany. Opis tej książki brzmi już absolutnie wciągająco. Jest to opowieść o Brooke Sullivan, która jest pielęgniarką w więzieniu męskim, o zaostrzonym rygorze. No i tam panują też takie, no, dość wyśrubowane zasady, reguły, którymi muszą się kierować osoby pracujące tam, personel. Między innymi nie wolno wchodzić w zażyłe jakieś tam relacje z osadzonymi. No i nasza główna bohaterka łamie te zasady jedna po drugiej, a to dlatego, że jest w tym więzieniu przetrzymywany, no zamknięty po prostu jej dawny ukochany ze szkoły i generalnie on trafił za kratki z winy tej, znaczy przez zeznania tej Brooke, tej głównej bohaterki. No i jej się wydaje, że on o tym nie wie, że to jej zeznania go pogrążyły, ale tak do końca nie jest. No i tutaj będzie taka niebezpieczna gra. Więc z jednej strony tutaj pewnie jakieś uczucie, ale z drugiej też zawiść i no niebezpieczne. Niebezpieczna osoba i środowisko więzienne tutaj. Brzmi ciekawie ten opis. Nie wiem, czy jak ja go przedstawiłam, to równie tu intrygująco, ale w razie czego też zachęcam Was, żebyście sobie obejrzeli te książki i czytali też opisy. Tam może więcej szczegółów, może bardziej się zainteresujecie, co nie zmienia faktu, że ta książka też gdzieś tam na dalszym TBR-ze moim się znajdzie. Jak zwykle w przypadku Fridy McFadden, jej kolejną książkę wyda czwarta strona kryminału i wydarzy się to 5 czerwca. Oczywiście jak zwykle wszystkie daty znajdziecie też tutaj gdzieś na dole obrazu, także wszystko widzicie, nawet jeśli ja zapomnę o tym powiedzieć. Kolejna książka, kolejna zmiana klimatu, bo zaintrygowała mnie książka taka chyba dziecięca albo młodzieżowa o Ani z Zielonego Wzgórza, czyli po prostu Anne. I to jest jakiś retelling Ani z Zielonego Wzgórza. Ogólnie musicie przyznać, że to coś no, intrygującego. Mam wrażenie, że jeszcze czegoś tego typu nie mieliśmy. No i po prostu Anne to jest historia o dziewczynie imieniem Anne, nazwiskiem Shirley, of course. To się dzieje wszystko w XXI wieku. I marzeniem tej Ani współczesnej jest, by zostać pisarką i pisze w internecie opowiadania, jakieś tam fanfiki o damie z lustra, o Lady Cordelii, czyli też kojarzymy tą postać, takie alter ego Ani z Zielonego Wzgórza. Tylko że tutaj ta Cordelia jest bohaterką serialu i po prostu na podstawie jej przygód filmowych, serialowych Ania tworzy jakieś tam swoje fanfiki, ma przyjaciółkę Dianę oczywiście, no i wszystko się zmienia na uniwersytecie, kiedy natykają się na kolejne
kolejnego autora fanfików, Blighta. To jest jakby nazwisko tego Gilberta. Nie wiem, czy tutaj funkcjonuje to jako imię czy nazwisko. Który pisze też jakieś zarąbiste fanfiki i tam jest jakieś wyzwanie, czyli też trochę takie enemies, rivals, jak to zwykle w tych współczesnych powieściach młodzieżowych jakiś trop musi być. Ale powiem Wam, że nie wiem, czy kupię tę książkę, ale ogólnie chciałabym ją przeczytać. To jest wydawnictwo WAB, seria Neony i premiera również 5 czerwca. Także bardzo mnie jakoś też zaintrygowała i okładka bardzo ładna, musicie przyznać. Teraz szybko jeszcze tak wspomnę, nie będę omawiać absolutnie tych książek, tylko tak nadmienię, że 5 czerwca też dojdzie do wznowienia w ogóle książek Paulo Coelho. Czy ktoś w ogóle pamięta tego autora? Jestem przekonana, że Wy pamiętacie. No i na przykład wyjdzie podręcznik Wojownika Światła, Alchemik, 11 minut. Ja mam te okładki tutaj, wkleję Zahir. Ogólnie nie czytałam tego i raczej nie zamierzam, ale może ktoś lubi i chciałby sobie skompletować takie ładne nowe wydania z wydawnictwa, o którym ogólnie pierwszy raz słyszę. Jest to wydawnictwo Drzewo Babel i z tego co widzę, to właśnie to wydawnictwo wydawało Coelho w dawnych czasach jego świetności w Polsce. Także taka szybka wzmianka i lecimy już dalej. Kolejna książka to Znaki Zodiaku Macieja Marcisza. To jest znowu wydawnictwo UAB, znowu 5 czerwca premiera. No i powiem Wam, że normalnie bym nie zwróciła na tę książkę uwagi, ale po pierwsze jest bardzo piękna okładka, a po drugie jest coś o Włoszech, więc się zainteresowałam oczywiście. To ma być jakaś niby lekka, wakacyjna powieść, ale z głębszymi jakimiś rozważaniami. Wszystko toczy się w Toskanii podczas 2 miesięcy, kiedy tam grupa znajomych spędza wakacje, piękna sceneria, dom na wzgórzu, no i jakaś wróżba, która sugeruje, że wszystko ma się rozpaść. No i tutaj jakieś napięcia klasowe, pragnienie nowego życia, zmiany, gry z tożsamością. No i mamy tutaj tych przyjaciół. Max jest pisarzem, zdobył sławę, bo wydał taką bardzo poczytną trylogię, napisaną na bazie jego życia, bardzo trudnego dzieciństwa na wsi, z ojcem alkoholikiem, matką półanalfabetką. No ale ktoś twierdzi, że to wszystko jest zmyślone i że ta historia awansu społecznego jest właśnie wyssana z przysłowiowego palca. No i teraz jest problem z wydaniem kolejnej książki i też tutaj wchodzi w grę jakaś nagroda literacka. No i jego przyjaciółką jest Ida, która właśnie się zaręczyła, jest tłumaczką, ale życie ją przytłacza, narzeczony, praca, wychodzi z domu, idzie do szpitala psychiatrycznego, dostaje zwolnienie na pół roku i właśnie ci pogubieni przyjaciele postanawiają spędzić ten czas we Włoszech. Jestem ciekawa, ile w tym wszystkim będzie Włoch, a ile będzie bardziej takich rozważań. Nie wiem, ja jeszcze nic nie czytałam tego autora, ale jeśli Wy czytaliście, to dajcie mi znać, czy warto. Również 5 czerwca wyjdzie nowa książka Szczepana Twardocha. Powiedzmy, że piątek, wydawnictwo literackie. I sama nie wiem, co o tym myśleć, bo ogólnie lubię prozę Twardocha, ale tutaj brzmi to jak jakiś eksperyment lekki, literacki. To ma być jakaś gra z czytelnikami, wciągająca, błyskotliwa, pełna niespodzianek i odniesień do współczesności. No i ma być to nowe literackie oblicze Twardocha. Historia ma opowiadać o Erwinie Piątku, 73-letnim górniku, oczywiście, jak to u Twardocha te klimaty się znowu pojawiają i on wyrusza na samotny rejs dookoła świata. Wszystko skrupulatnie przygotowuje, szykuje sobie, prawda, prowiant i tak dalej i ma ambitny plan, by nie zawijać do portu przez całe 29 tysięcy mil. Ale tutaj z tego, co widzę w opisie, to jest tylko jedna z wersji tej historii, bo tutaj jakaś alternatywa się też pojawia, tak jakby ta historia miała się rozgałęziać, jakby miała być opisywana w innej rzeczywistości, z innymi losami tego bohatera. Nie wiem, nie rozumiem, ale to jest też krótka rzecz, 250 stron. Ciekawa jestem, co to może być. Być może się też zapoznam właśnie z tym wykwitem twórczości Twardocha kolejnym. No i tak jak wspomniałam, znowu 5 czerwca i wydaje mi się, że to już jest ostatnia książka, która zostanie wydana tego dnia. I teraz przechodzimy już dalej. 12 czerwca, dwie ciekawe premiery, na które czekam
i też na pewno będę czytać. Po pierwsze może zacznijmy od reportażu Wszystko mam bardziej Jacka Hołuba, tak? Tego Jacka Hołuba, którego kojarzymy już z bardzo poczytnych i takich wstrząsających reportaży, między innymi Żeby umarło przede mną. Tym razem na swój literacki, czy też może bardziej reporterski tapet Hołub bierze spektrum autyzmu, no też taki jest podtytuł właśnie, Wszystko mam bardziej życie w spektrum autyzmu, no i tutaj Hołub rozmawia znowu z psychologiem, psychologami, ale też z osobami dotkniętymi autyzmem, również tymi, które dowiedziały się o tej diagnozie, jakby zostały zdiagnozowane już w wieku dorosłym, no i o tym, jak ogólnie wygląda to życie i że nie zawsze jest tak, że jak się jest w spektrum autyzmu, to się ma jakieś supermoce, genialny umysł, ale też właśnie, że sporo jest tych problemów, trudności w nawiązywaniu relacji, w takich... No w życiu po prostu, w układaniu sobie tego wszystkiego, w rozwoju i w szukaniu szczęścia. Autor konfrontuje fakty i mity związane z autyzmem, z byciem w spektrum, też próbuje obalać stereotypy związane z właśnie z autyzmem, opisuje to wszystko, jak to się zmienia i w jaki sposób redefiniuje się tą neuroróżnorodność. Na pewno ciekawa książka, na pewno rzetelna. I również 12 czerwca znowu zupełny skok Wolta, bo przechodzimy do książki Nekrowet, trzeci już tom autorstwa Joanny W. Geisler, SQN. No i teraz podtytuł. Oczywiście trudno jest go spamiętać, bo te podtytuły są naprawdę pełne kreatywności. Radiografia bytów nadprzyrodzonych. I książka będzie miała premiera znowu 12 czerwca, tak jak już chyba nadmieniłam. I kolejne losy Florki, czyli techniczki weterynarii, która pracuje w gabinecie weterynaryjno-nekromantycznym. Przypadki medyczne ze zwierzętami magicznymi, ze stworzeniami magicznymi. Jej tam relacje z współpracownikami, z całą wioską. To się dzieje w takich okolicznościach raczej małomiasteczkowych, ciepła, taka cozy, typowo powieść, tak przynajmniej podejrzewam, biorąc pod uwagę dwa poprzednie tomy, seria, którą warto znać, choć wiadomo, no nie każdemu musi się spodobać, ale są to takie lekkie klimaty rozrywkowe z lekkim odcieniem fantastyki. Ciekawa jestem tego trzeciego tomu, mam nadzieję, że będzie jakiś taki skok wzwyższy, jeśli chodzi o jakość książki, bo w sumie po pierwszym bardzo spoko tomie, ten drugi już mnie trochę znudził może, że ten jakby koncept się momentami jakby wyczerpywał już. Po trzecim tomie spodziewam się już naprawdę dużo i liczę na to, że pani Geisler tutaj podejmie rękawice i naprawdę ta książka będzie dużo lepsza niż ten poprzedni tom. Przechodzimy do kolejnej książki Katarzyny Puzyńskiej, która nie zwalnia i rozpoczyna nową serię, tym razem o Klementynie Kopp. To są kryminały znowuż, niby kontynuacja Lipowa, serii o Lipowie, niby nie, wydawnictwo Pruszyński i spółka, premiera 18 czerwca i właśnie ten eksponat. Ogólnie powiem Wam, że spodziewałam się, że ta nowa seria o Klementynie to będzie powrót do na przykład zagadek z PRL-u, do czasów świetności właśnie pani komisarz, natomiast nie, to jest opowieść o Klementynie, która wyrusza w podróż życia i nikomu nie mówi, jakie są tak naprawdę powody tego wszystkiego. Z plecakiem wyrusza do Stanów Zjednoczonych, z tego co widzę, i zatrzymuje się w miasteczku Last Stop na Florydzie, gdzie jest świadkiem sytuacji, w której dwóch mężczyzn atakuje drobną kobietę, no i oczywiście jak to Klementyna Kopp nie toleruje tego typu zachowań. No i powiem Wam, że Klementyna Kopp tutaj się niby wplątuje w jakąś zagadkę kryminalną, wielopiętrową w Stanach Zjednoczonych. Szczerze powiedziawszy, nie jestem przekonana, czy to jest dobry pomysł, jakoś tak się zafiksowałam na tym PRL-u, a tutaj w Stanach Zjednoczonych, serio? Nie wiem, ale na 100% przeczytam, na 100%, także powiem Wam na pewno w przyszłości, jak tam kolejna książka pani Katarzyny. Liczę, że będzie dobra, aczkolwiek raczej staram się tych oczekiwań nie mieć wysokich. Przechodzimy do kolejnego dnia premierowego, czyli 19 czerwca i tylko na szybko Wam powiem, że 13 tom Witcha. Nie pamiętam, czy zapowiadałam 12 tom, bo szczerze jestem w tyle, jestem totalnie w tyle, ale wspominam 13 tom Witcha. Jeśli ktoś jest na bieżąco, to dajcie mi oczywiście znać, chociaż nie sądzę, czy ktoś jeszcze jakby w to brnie. Ja na pewno będę brnąć, ale się zatrzymałam. Także wydawnictwo Egmont wyda kolejny tom przygód nastoletnich czarodziejek w formie komiksu. No i pozostając w takich klimatach frywolnych, Dawn and Dusted wyda wydawnictwo Insignis Media, oczywiście angielski tytuł, żeby było bardziej
fancy, bardziej nowocześnie, światowo 19 czerwca. No i to jest pierwszy z tych takich nowych amerykańskich, nie wiem, westernów, romansów bardziej kowbojskich. O, to jest lepsze określenie. Romans kowbojski. Zastanawiam się, w jakim stopniu to się przyjmie u nas w Polsce, bo tak mam wrażenie, że kalkujemy trochę na siłę różne tematy, typu, no nie wiem, romanse hokejowe. Mało osób chyba w Polsce się zajmuje hokejem, mam wrażenie, i to nie jest takie zjawisko. U nas by bardziej się sprzedały romanse z piłką nożną, czy coś takiego w ogóle istnieje, nie wiem i nie chcę wiedzieć. Natomiast romans kowbojski pokazuje tutaj raczej w ramach ciekawostki niż faktycznie z chęcią czytania tego, chociaż nie wiem i nie wiem co przyniesie przyszłość, nie wiem jak to wyjdzie. To ma być romans w ogóle slow burn, tak, czyli ma się to powoli wszystko rozwijać i jakoś tam ta relacja ma się budować. Ona jest jak zakazany owoc, ale on nigdy nie przejmował się przestrzeganiem zasad. Taki wstęp serwuje nam tutaj wydawca. Główna bohaterka Emmy wyrwała się z jakiejś tam zabitej dechami mieściny na prowincji w Stanach Zjednoczonych. Skończyła studia, rozpoczęła karierę związaną z jazdą konną, co jest jej pasją, ale po niebezpiecznym i no, brzemiennym w skutkach wypadku musi niestety przerwać swoją karierę, wrócić do domu rodzinnego, a tam na miejscu czeka Luke, czyli miejscowy rozrabiaka, który jest kawalerem, prowadzi bar, jest też przyjacielem brata głównej bohaterki, więc stąd ten zakazany owoc, no bo wiadomo, siostry, kolegi się nie tyka, no ale tam się rodzi uczucie i wiadomo, jak to wszystko się potoczy i też no, okładka wszystko sugeruje i to, że to jest fenomenalny romans kowbojski w stylu slow burn, wszystko wiadomo, jak się potoczy, ale ciekawa jestem odbioru tego w Polsce i jak wiele osób się będzie interesować, czy tylko recenzenci, czy też będzie to faktycznie również i w Polsce fenomen. Pozostając w klimacie amerykańskim, choć trochę bardziej klasycznym, Małe Kobietki, wydawnictwo Marginesy w nowej szacie graficznej z nowym tłumaczeniem nam zaserwuje 19 czerwca. Autorką tłumaczenia będzie Anna Bańkowska, którą możecie oczywiście kojarzyć, bo bardzo głośne było jej nowe tłumaczenie Ani z Zielonego Wzgórza, czyli Ann z Zielonych Szczytów. Tak właśnie to jest uznana tłumaczka i też jej nazwisko nabrało rozgłosu w ostatnich latach szczególnie. Słuchajcie, tutaj taki głos ode mnie zza światów. Poszukałam trochę a propos tego tłumaczenia Małych Kobietek, bo nie dawało mi to spokoju, bo tutaj niby nowe tłumaczenie i ogólnie jest jakiś rozdźwięk, bo jak wejdziecie na Empik i znajdziecie książkę właśnie Małe Kobietki z MG, to zobaczycie, że w rubryce tłumacza występuje Joanna Wadas, ale kiedy ogólnie wpiszecie Małe Kobietki Anna Bańkowska, to wyskakuje to samo jakby wydanie też z MG. Między innymi na stronie wydawnictwa Wam to jest też ta sama książka w tym samym wydaniu z MG. Kiedy otworzyłam to moje wydanie z MG również, wydane w 2012 roku, to tłumaczką jest Anna Bańkowska, więc nie wiem o co chodzi. I teraz jak wejdzie się w Wikipedię Anny Bańkowskiej, no to widać, że ona przetłumaczyła te Małe Kobietki w 2012 roku. I teraz pytanie, czy ona jeszcze raz wzięła te kobietki na swój tapet tłumaczeniowy i czy zrobiła po prostu kolejne tłumaczenie, czy wydawnictwo stwierdziło, że na fali Ann z Zielonych Szczytów zareklamujemy też Małe Kobietki w nowej szacie graficznej z teoretycznie nowym tłumaczeniem, relatywnie, zależy do czego porównujemy, ale nie jest to moim zdaniem, dajcie znać co Wy wiecie na ten temat, moim zdaniem to nie jest jakieś z ostatniej chwili tłumaczenie, to po prostu to z 12 roku, które już faktycznie od 12 lat funkcjonuje. I te Małe Kobietki, opowieść o bodajże czterech siostrach. Ja tej książki nigdy nie przeczytałam, chociaż mam ją na półce, jakoś nie udało się. To się wszystko dzieje w XIX wieku, lata 60. No i mamy te cztery dziewczynki, które tak starają się mimo trudnych czasów, mimo tego, że ojciec jest na wojnie i tam nie zawsze im się przelewa w domu, no to starają się znajdować we wszystkim dobro i jakoś tam to życie prowadzić i być jak najlepszymi ludźmi. Każda z dziewczyn ma swój charakter, swoje zainteresowania, swoje marzenia. Jedna z nich chce być pisarką i tak to wygląda w rodzinie Marchów. Klasyk literatury amerykańskiej, także również i o tym chciałam Wam dać tutaj znać. I możemy przechodzić dalej, znowu 19 czerwca.
O, na tę książkę czekam dość, a przynajmniej będzie to chyba taki kop dla mnie w mój zadek, żebym kontynuowała serię Kwartet Klimatyczny. Maja Lunde i ostatnia wieńcząca książka z tegoż kwartetu właśnie, Sen o drzewie. Świat po katastrofie, czy ludzkość przetrwa? I czy rośliny uratują przyszłość naszej planety? I z tego co widzę, mamy tutaj ciekawą sytuację, bo mamy trzy linie czasowe. Jedna jest w 1940 roku w Leningradzie. Głównym bohaterem jest genialny biolog i genetyk, który stworzył bank bulw, owoców, ziaren, korzeni. Bardzo ciekawa sytuacja, bardzo, bardzo już mnie interesuje ta książka. Natomiast dwie kolejne perspektywy to są już przyszłe historie. Rok 2045 i Svalbard, surowa arktyczna kraina, gdzie zostają przeniesione właśnie te depozyty z tego 40 roku. Wkrótce potem dochodzi do zapaści, szukając ocalenia przed katastrofą. Mieszkańcy norweskiego archipelagu podejmują decyzję o samoizolacji. Ciekawe. I później 2110 Syczuan, czyli znowu te azjatyckie historie, tak jak w historii pszczół. I tutaj znowu przebija się ten bank tych ziaren i bank nasion. Tutaj i właśnie w tym Syczuanie Tao, bohater, odbiera sygnał Mayday od trójki nastolatków, którzy przeżyli na kole podbiegunowym jakąś wielką epidemię, no i są w posiadaniu właśnie tych nasion, czy dostępu do tego globalnego banku nasion i orzechów i tak dalej. Znowu prawdopodobnie będzie to książka przesiąknięta takimi przemyśleniami dotyczącymi ekologii, dotyczącymi tego, dokąd zmierza nasz świat, jakie są zagrożenia tego naszego ciągłego rozwoju i degradacji środowiska. Liczę, że będzie dobrze, natomiast przede mną jeszcze ostatni i dopiero potem Sen o drzewie, ale opis mnie zaintrygował jak najbardziej, także 19 czerwca wydawnictwo literackie zakończenie Kwartetu Klimatycznego. Jeszcze raz ten głos z zaświatów, a to dlatego, że wydawnictwo poznańskie właśnie dzisiaj, teraz jak to montuję, ogłosiło kolejną książkę, kolejne tłumaczenie książki Mony Awad, tym razem Wszystko dobrze. To jest oczywiście autorka Króliczka, też głośna lektura niedawna polska, Życie Mirandy Fitch to koszmar, wypadek zakończył jej obiecującą karierę aktorską, pozostawił u niej chroniczny ból i z tego co kojarzę, to właśnie sama autorka zmaga się z chronicznym bólem. No i tutaj bohaterka uzależnia się od leków, pogłębia się jej taki kryzys też małżeński. Miranda jest jednocześnie o krok od utraty pracy jako reżyserka teatru uniwersyteckiego, ale na drodze jej niespodziewanie pojawiają się jacyś trzej tajemniczy darczyńcy. Jestem bardzo ciekawa tej książki, także też Wam ją tutaj podrzucam. Pozostając jeszcze przy premierach z 19 czerwca, to zostały mi do omówienia dwie fantastyki. Jedna taka lżejsza, czyli drugi tom Divine Rivals, czyli Ruthless Vows, rozdzieleni przez wojnę. No i dalsze losy naszych bohaterów właśnie z Divine Rivals. To była taka historia, że to się niby działo na pierwszej wojnie światowej, ale w takim trochę alternatywnym świecie, alternatywnej rzeczywistości, że te wojny się toczyły między bogami, z jakimi gigantami, ja sobie przynajmniej tak to wyobrażałam, i że ci bogowie werbują też do swojej wojny, tam to są dwie strony, śmiertelników po prostu. No i tam była też sytuacja, że główni bohaterowie byli dziennikarzami, którzy zostali wysłani na front właśnie, by być korespondentami wojennymi, a była tam jakaś sytuacja, że oni do siebie tam pisali listy, on wiedział, do kogo pisze, ale ona nie wiedziała i to też jakoś tak magicznie przechodziło. No i relacja między nimi, tam na koniec był cliffhanger, także to się pewnie będzie wszystko teraz rozwijało i ponoć ma być więcej tej fantastyki i więcej wytłumaczenia świata fantastycznego, z tego co widziałam po opiniach. Natomiast też słyszałam, że jest to książka gorsza niż ten pierwszy tom, ale to jest tylko dylogia, więc byłabym zainteresowana zakończeniem właśnie serii. Mam nadzieję, że to jest dylogia. Tak mi się coś kojarzy. Także 19 czerwca również. No i też 19 czerwca książka Złoty Syn Piersa Browna, również drugi tom serii Red Rising, czyli Czerwony Świt.
No i powiem Wam, że ja jestem już na finiszu, już albo dopiero tego pierwszego tomu, który też został w maju wybrany do Puszystego Klubu Książki. Także jeszcze Wam tutaj nie będę podawać mojej opinii, natomiast jest to świat taki dystopijny, niewyporównywany do Igrzysk Śmierci. Gdzieś tam odległą tą analogię widzę, ale nie do końca bym to przyrównywała, bo to jest zupełnie inna historia. To jest opowieść o Darrowie, który jest czerwony. To jest świat oparty na kastach, których nazwy biorą się właśnie od kolorów. No i czerwoni to jest jedna z takich najgorszych kast. Ich zadaniem jest wydobywanie jakiegoś tam helu, coś tam, który jest takim surowcem bardzo ważnym i wmawia się tym niewolnikom de facto, że oni pracują na korzyść ludzkości, że wydobywają ten hel, by ludzie mogli zamieszkać Marsa, bo na Marsie toczy się ta historia. Natomiast Darrow odkrywa w pewnym momencie, że to wszystko jest bujda na resorach, bo ludzie już są na powierzchni Marsa, natomiast tylko nieliczni, tylko ci najbardziej uprzywilejowani i że właśnie to społeczeństwo jest bardzo silnie oparte na hierarchii, jest bardzo mocno sterowane, by nikt nie wyszedł ze swojej roli, natomiast nasz Darrow trochę z tej roli wychodzi, ale więcej Wam nie zdradzam i tu dalsze losy nawet nie czytam, bo nie chcę sobie tutaj nic spoilerować i też Wam nie będę spoilerować ani jakby treści książki, ani też mojej na razie opinii, w którymś z kolejnych filmów na pewno się dowiecie, a może czytaliście Czerwony Świt. Raczej sporo osób się za to wzięło i sporo osób też lubi. Brniemy dalej. Ostatnie trzy książki z tego, co widzę. 25 czerwca to coś zupełnie niepoważnego, ale no, zaintrygowało mnie bardzo. A mowa tu o nieoficjalnej książce kucharskiej The Sims. Czy mnie to powinno interesować? Na pewno nie, ale zainteresowało i nie wiem, widziałam po prostu na fanpage'u wydawnictwa Pruszyński była możliwość wzięcia udziału w naborze recenzenckim, ale nie miałam dość obserwatorów, więc się nawet nie zgłaszałam. No ale książka intrygująca, musicie powiedzieć. Nieoficjalna książka kucharska Simsów. Nie wiem, czy graliście w Simsy i też w sumie, czy to jest z pierwszej tej edycji Simsów, czy z kolejnej? Bo tych przecież części Simsów była masa, ale tak czy siak wszelkie książki kucharskie związane z jakimiś wykwitami popkultury bardzo mnie jakoś intrygują i jeszcze nigdy nie kupiłam żadnej o Harry Potterze, też musiałabym to zrobić i wypróbować te przepisy. Ciekawa jestem, jak to w tych Simsach wypada, bo tam te potrawy były raczej mało wyszukane, mam wrażenie, żeby mi tu nie kazali w tej książce, nie wiem, robić kanapki czy tosta. Pamiętam, że te Simsy wiecznie jadły tosty i potem to wszystko gniło, bo nie wynosili tego, nie zmywali. Także no, zakończmy może temat The Sims. Książka kucharska, nieoficjalna. Nie do końca coś, co można tak sobie czytać fabularnie, ale też intrygujące, musicie przyznać. No i też intrygujące jest to, co wydarzy się znowu 26 czerwca, a mianowicie premiera kolejna z wydawnictwa Marginesy. Książka Sylwii Plath, a w zasadzie zbiór jej opowiadań Johnny, Panika i Biblia Snów oraz inne opowiadania właśnie. Z tego, co rozumiem, to jest zupełnie nowy zbiór opowieści, opowiadań, w którym znajdują się również te niepublikowane wśród nich odnalezione niedawno, nietłumaczone dotąd na polski, Mary Ventura i Dziewiąte Królestwo. Całość tłumaczyła Aga Zano, czyli też taka uznana tłumaczka. W tym zbiorze znajdą się 32 teksty i z tego, co tutaj wydawca pisze, to są to wszystkie znane opowiadania poetki, czyli ogólnie pisarki, czyli chyba wszystkie. To jest chyba zbiór kompletny. Uzupełnienie wizerunku Plath, jeśli właśnie jesteście fanami Szklanego Tronu, to pewnie warto będzie się zaopatrzyć również w ten zbiór opowiadań. Może być coś ciekawego i no, znowu spotkanie z klasyką, z klasyczną autorką w trochę innym wydaniu, bo w krótkiej formie. Ostatnia książka, którą Wam dzisiaj tutaj pokażę, to powieść Meduzy nie mają uszu z wydawnictwa Mowa. Literatura piękna, tylko 224 strony, ale w sumie temat mnie na tyle zaintrygował, że postanowiłam jednak włączyć ją również do tego zestawienia. To jest historia o dziewczynie, która nie jest do końca głucha, ale też nie słyszy dobrze i generalnie funkcjonuje w ten sposób, że musi czytać z ruchu warg, dostaje pracę i w tej pracy udaje, że słyszy i po prostu czyta z ruchu warg. I z tego, co pamiętam, tego teraz nie widzę tutaj w tym opisie. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś spoiler. Z tego, co kojarzę, tam się pojawia sytuacja, że ona dostaje możliwość jakiejś terapii i wszczepienia, nie wiem, jakiegoś urządzenia, które pomoże jej słyszeć, ale w ten sposób ten szczątkowy jej
słuch, który ona ma, który jest niewystarczający, ale no jednak jest, musiałaby go stracić po prostu w zamian za słyszenie sztuczne, no ale jednak za słyszenie po prostu. Tam też wchodzi w grę jakiś romans, jakieś zakochanie, akceptacja siebie, powieść ma być oniryczna. Też ciekawe właśnie spojrzenie nowe na pewno na świat osób głuchych i niedosłyszących, właśnie dlatego ze względu na te tematy jakoś mnie zaintrygowała też ta książka, więc niewykluczone, że po nią sięgnę. Kończę, bo mi się przegrzewa aparat też i dziękuję Wam za oglądanie. Znowu dajcie znać oczywiście, na co czekacie, co jeszcze wypatrzyliście w nadchodzących premierach, co Was tam zainteresowało. Podzielcie się w komentarzach i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaczki, pa, pa!